Cześć, witajcie na moim kanale, a dzisiaj odcinek, w którym będę rysował samochody. I dzisiaj pokażę wam w odcinku, jak narysować każdy realistycznie samochód. Więc oglądajcie do końca. Dzisiaj odcinek będzie trochę bardziej tak na lajcie, taki chillowy odcinek, więc jeśli taki format wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, jeśli jesteście nowi. I ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Na początek zacząłem rysować tak jakby bryłę auta. Możecie się najpierw zastanawiać, co to jest za auto. Mnie osobiście przypomina to w sumie bryłę na początku Ferrari jakieś albo coś takiego. Ale to jest Tesla Roadster. W sumie wybrałem to auto przypadkowo, bo wpisałem w Google frazę auto wyścigowe i było tam kilka aut i wyskoczyła mi właśnie Tesla Roadster, więc ją wybrałem. Po narysowaniu bryły auta zacząłem bawić się w tak jakby szczegóły i tutaj trochę spoiler poprawiałem. Zaznaczyłem szczegóły auta i tak jak widzicie pewnie teraz, że pomyliłem się w jednej rzeczy. Narysowałem całą bryłę auta na backgroundzie, czyli warstwie, która zawsze ma pod sobą białe tło, która powinna być tłem. Później trochę się to odbiło na pracy, ale i tak udało mi się z tego wyjść. Tak jak tu przed chwilą widzieliście, próbowałem wiaderkiem z farbą wymazywać to białe tło, lecz trochę nieskutecznie, no bo warstwa background nie na tym polega. Myślałem na początku, że Tesla Roadster ma bardzo prosty kształt i w teorii tak jest. Ale jak zacząłem to auto rysować, zmieniłem zdanie. Ogólnie to na początku chciałem, żeby to auto było z lineartem, ale w sumie to nie byłoby za bardzo realistyczny ten rysunek, więc zrezygnowałem z tego i na końcowej wersji zobaczycie, że praktycznie nie będzie widać lineartu. Przed chwilą wziąłem się za zamalowywanie kolorem auta. W tym przypadku był to kolor czerwony. Mi osobiście nie kojarzy on się za bardzo z Teslą, ale w większości obrazów na Google była ta Tesla czerwona, więc postanowiłem narysować ją czerwoną. Nie wiem, czy o tym mówiłem na jakimś odcinku, ale chyba tak. Mam od niedawna taki sposób na zamalowywanie kolorem. I robię to tak, że najpierw zamalowuję albo całą, tak jakby kartkę, albo zamalowuję całe auto, a później wygładzam ostre krawędzie i wymazuję to, co jest poza lineartem. Dalej zacząłem rysować przednią szybę, która trochę nie przypomina szybę z Tesli Roadster, ale wydaje mi się, że to jest dosyć ciężkie narysować tą szybę, dlatego, bo jest trochę jakaś taka inna,
patrząc na inne samochody. Przed chwilą zacząłem rysować felgę od auta, czyli i jest to felga taka, jak jest w Tesli Roadster, oryginalna. Przed chwilą zacząłem robić cienie i myślę, że wyszło mi to całkiem dobrze. Na początku te cienie trochę mi nie wyszły, więc je usunąłem, ale za drugim podejściem, którego chyba tutaj nie będziecie widzieć w nagraniu, już było dobrze i właśnie to jest finalna wersja, którą będziecie widzieć na końcu, więc oglądajcie do końca, żeby zobaczyć finalną wersję. Ciągle uczę się, jak korzystać z tylu warstw, czyli tam jest rozjaśnianie normalny, albo ściemnianie, barw i tak dalej. I w tym rysunku tego użyłem i wydaje mi się, że spoko to wyszło. Nie wiem za bardzo, co to zmienia, ale pooglądam jakieś poradniki skryty na ich oficjalnym kanale, no bo oni mają kanał. Ale polecam na moim kanale oglądać poradniki skryty, bo są po polsku, więc jak ktoś nie lubi po angielsku, oni chyba tam mają napisy, ale polecam moje poradniki, bo są spoko zrobione naprawdę. Ogólnie tutaj światła nie są tak jak w oryginalnej Tesli Roadster. Nie za bardzo umiałem narysować tych świateł z Tesli oryginalnej Roadster, więc zrobiłem takie. No i co? Przed wami teraz efekt końcowy. Więc jeśli taki odcinek wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zostawcie też subskrypcję na moim kanale, żeby nie ominąć żadnego filmu. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego ten film wleciał o 19:30, a nie o 17:00 w niedzielę. A to dlatego, bo od dzisiaj będą wszystkie odcinki wrzucane o 19:30. I to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!